proszę Państwa, ja nie powinnam tego mówić z tłustymi policzkami, ale właśnie jadłam pizzę, przepraszam, że tak się działo. A wiadomo, że przy pizzy policzki na tym cierpią. Policzki, no nie tylko policzki cierpią, dlatego proszę Państwa, z moimi tłustymi policzkami od pizzy bardzo bym Państwa prosiła, wszyscy prosimy, Kabaret Krabi, zachęcamy Państwa do oddawania 1% na hospicjum Promyczek, tutaj działającego na terenie Warszawy, żeby Państwo wpłacali ten 1%. Ja w tym roku to zrobię. Oczywiście, że tak, bo to jest najpierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy. Ten 1% przeznaczyć. A co się będziemy, co z tym 1% będziemy robić? A kto wam zabroni 2%? No właśnie. Jeżeli ktoś by chciał na przykład 1% i będzie czuł w sobie niedosyt, takie stanie, co by jeszcze, to na pewno są sposoby, żeby jeszcze więcej przeznaczyć. Tylko wtedy już nie w picie, bo to się wtedy urząd skarbowy przyczepi. O, to ten 2% no, tak. Już inaczej. Oj, bądźcie ostrożni. Natomiast 1% na pewno tak. I wspierajmy hospicjum Promyczek. Chodźcie, ja powiem tak, pomagajcie Promyczkowi. Tak, bądźcie ostrożni i wpłacajcie, co się da. Czemu nie zrymowałeś? Siabada.